Kochanie, u nas obiad w pełnej gotowości już prawie. A, bo tu już nic do, nie do mycia, tak. To jest do mycia. W gotowości, tak. Bowiem siedziałam, bo kwiatki płukałam. I co się okazało, z doniczki mi cały taki ten korzeń znów wyszedł. Nie wiem, czy doniczkę mam za małą i chyba będę musiała przesadzić, z powrotem go włożyć, a w międzyczasie dokupić chyba większą doniczkę. Z Nikolą się skonsultowałam, więc coś tam będziemy... Bo Nikola jest specjalistką od takich rzeczy. Więc zobaczymy, kurczaczek jest już, ale powiem wam, że nam się alarm włączył. Bo zadymiło. Zadymiło, bo... Bo jest ta pod spodem, ona jest nieumyta i po prostu pod wpływem ciepła. No, bo nie było komu umyć. I tak było, zaraz wyłączyliśmy. No, a tu daleko nie jest, bo tu jest ten zagłuszacz. Tylko jeden tu jest akurat. No, także myjemy obiadek i później paczuszkę otworzymy, bo jestem ciekawa z tą kurtką, czy ta kurteczka dobra będzie. Mam nadzieję, że okej. Okay. Trzeba paperek tata wyjąć tego. I obiadek mamy gotowy. Wyłącz ten. A nie wyłączyłam, widzisz? A ja myślałam, że wyłączyłam. Ale fajnie, tu na telefonie to mryga, to wszystko, wiesz? Tak? No. No i widzicie, mamy buraczki, też kakoperek i taki w tygodniu obiadek, niby na szybkiego miał być. A. Na szybkiego. A to jednak się schodzi, wiecie, bo trochę mało tych buraczek, to mogłam zrobić jeszcze buraczki. Nie, jest dobrze, Gami, tak? Jest dobrze. My to tak jak zwykle, na bogato. Full. O, będzie trzeba koperek, to tam się mało koperku mam. Mało? No, mało. O, to tak się jakiś skawalony. No, on się rozpuści. Mało. Więc będziemy w centrum, to trzeba podjechać i zakupić, bo koperek to podstawa, powiem wam. I pietruszkę też muszę zamrozić sobie, wiesz? No, także to tak, kochani. To jest taka, ta Jezus, taka głodna przesyłeczka, jest. Tam kurteczka. No. Talerzyki są. Są, wszystko, widelce są. Łyżeczka, taka mała łyżeczka. Także z wami się chwilowo żegnamy. No chyba, że chcesz się popatrzeć, jak będziemy wcinać. A ja wszystko wiem, powiem wam naraz. Zaraz wam pokażę. Ty siedzisz tu, Gabi. A, tu siedzę. Tak, bo nie ty... Wiem, to słońce zasłoniło. Tu ręcznik wezmę. Zobaczcie, jakimi korzeniami wyszedł. Kwiatka. I niby duża doniczka, a mimo wszystko widzicie, jakby się jest nie duża. Mieści. Ona ma 30 cm, no. Patrzy, moja rynka jaka jest. Adam mówi, że mam obciąć, ale wiecie co, szkoda mi. Ja spróbuję z powrotem go wciągnąć i z powrotem włożyć tutaj. No chyba, że Nikola powie, że mam zmienić. On tak, no, ale nie... kurczę, no to jaką już doniczkę? Nie wiem, a ja nie mogę, nie mogę mieć na podłodze doniczki, musi być tutaj, bo nie ma miejsca na podłodze. Nie wiem co z tym kwiatkiem, on tak pięknie, zobaczcie mi. No stop, rośnie w górę. Więc nie wiem, pomyślimy, zobaczymy. Ładnie. No ten widzę jakiś suchy, muszę go obłamać. Tak, no, piękny. Dobra, jest, bo mi tu tak pięknie. No jak głodna jestem. Dobra, tylko ty, bo i dziewczyny. Na razie się żegnamy. Dziewczynki, obiadek. Więc dzisiaj mamy... obiad, nie? Mamy ziemniaki i te. A. Tylko wiesz co, mogłam deseczkę, żeby sobie obrusa nie wybrudzić. Przynieś deskę, Amelia. No tata się rozłożył z tym. No to jest mój. Bo kwiatki... Tam. Bo kwiatki wycierałam. No to nie do mnie. Bo kwiatki wycierałam. To nie do mnie. Amelia powiedziała. Jest koniec października, jest tak pięknie, my przy balkonie otwarty. Nawet tak nie było pięknie w maju i w czerwcu. No nie, no dzisiaj pięknie. No naprawdę, patrzcie, to jest właśnie... 24 stopnie. No i otwarty balkon. Co ty malina, tak. Dobra. Cieplutko. To jest tak. A ty tu siadasz, tak? Tak. To wyłączamy się, bo my obiadamy się. No wyłączaj tata, daj nam zjeść kulturalnie. Widzisz, jakie głodne? Jakie głodne? Zresztą godzina jest, o tej godzinie obiadu jeszcze nie jemy. Po obiadku ani śladu. I teraz w tym momencie będziecie mieli zdjęcie.
jakie było wczoraj, jak wyglądał. Jaki smaczny. A teraz? No jest podjedzone, bo ktoś nie mógł się doczekać wczoraj. Tak no, wygląda. Rodzice. On jest ile? Trzywarstwowy, tak? No to, no trzy. Mm. Bo dwa razy krem jest w środku. A zobaczcie, jakie sępy tu stoją. Co słońce świeci, one sobie poczekaj. Mogę sobie. Nie, kwiatek. A kto zrobił w ogóle? Trochę taka historia o tym torcie. Ja już mówiłam, Amelka robiła, nie? Jako ta koleżanka robiła tą masę całą, nie? No, a my dekorowaliśmy, bo byłam na urodzinach i miała taki pomysł o, na urodziny, że każda robi swój tort, nie? I to tam będzie występ był, kto najlepiej tort zrobił. Nie to tam, że nie mówiliśmy od kogo te torty są, nie? I tylko on musiał powiedzieć, jaki miał. No i mój najładniejszy. No nie, bo tam te też były ładne. Tak? Nie, ale on... A masz zdjęcia tamtych też? No tak, to cztery. O, no, ale no to... Ja nie widziałem. No to też podeślesz te tamte, żeby widzowie widzieli. No, a my, mamy swoje nosorożce, tam ładna dziewczynka, gdzie koleżanka co, zrobiła, nie? Jakie? Tam nosorożce były. Nie nosorożce, co to... A co to? To unikorny są, jednorożce. Nosorożce. Obojętnie, nie? A coś ma z rogami tam. Ma nosorożec. Nie zaczniemy go doczekać. Tylko mam taki beznadziejny ten ale tegoś... Ej, ale zobaczcie, jaką lipę ty robisz. No my Amelko. Jak się nie robi? Nikt nie widział. To jeszcze twój jest. A ja mam dokładkę, bo wczoraj zostałem pokrzywdzony. Tobie nie wolno. Ty się odchudzę. Nie ma dyska. Nie, a to reszta jest moje. Ja robię przecież siostrę. Nie. Wy już zjadłyście. He? Kto robił ciasto? Ja. Tadam! Jezu, Majka! Ja ją robię. Chciałam ci w nosek wysmarować. Ja czekam na kawę, nie chcę za bardzo hałasować. Miła noska. No to to jest moment teraz. Po torcie. To się tak właśnie. Panie! Jak jesteśmy obiedzeni tym ciastem. Tego nie wyrzucajcie. No co z tym będziesz robił? Nie wiem. Jaki kolor? No tak, jaki jest, widzę. Poczekaj tutaj, to nie. Dane poradzenie. Jaki rozmiar w końcu? 146 chyba, tak? No mówię tak, zamawiam, ja ci wysłałam. Mam nadzieję, że tak jest. To delikatnie, bo następnie jakby się okazało coś nie tak, to żeby odesłać. Czekaj, daj mama zmierzę, jaki to jest rozmiar. Znaczy zmierzę, zobaczę. Pokażę. A pudełko z tyłu, żebym się przewrócił chyba. Czekaj. Ja, 146. No i zobaczymy. W sklepie nie było, więc trzeba było zamówić przez internet. Był czarny, ale Vanessa nie chciała czarny. Ja z tej strony szkoda, bo czarny też fajny. Nie, lubię biały. Kremowy, no widzisz? No i fajna, i pupka ci fajna jest, nie? Identyczna jak kamizelka. I fajna powiem wam. Jest... Ona kaptur? Tak, no. Ma kapturek, zobacz. No widzę. To twoje włosy są tak długie. Dlatego ja pupkę prawie nie noszę kaptur. Widzisz kucyka. I fajna jest, bo z takiego materiału, że jak to wybrudzi, to nawet idzie lekko, łatwo oczyścić. Kurtka, pupkę, nie? No widzisz, masz kurteczka. No to kurteczka udana, widzicie, i sama radość. Zima może być, buciki są. Radość dzieciaka wystarczy. No. Może ja te kalosze, my byliśmy w TK Maxi, my je oddaliśmy. Nie wiem, my chyba nie nagrywaliśmy tego. Nie wiem, czy ty mówiłeś. Ej, nie wiem. Bo my kupiliśmy kalosze, ale ja oddałam, dlatego że my chyba tam jechaliśmy, jak nagrywaliśmy, ale nie jestem pewna, czy mówiliśmy. Bo ja jej zakupiłam wam w Aldiku bardziej takie... Uniwersalne takie. Uniwersalne, zimowe, bo stwierdziłam, że kalosze to tylko w deszcz i na wycieczkę. A ja chciałam zakupić żeby takie buty, jeszcze były. Że jak będziemy jechać nawet w góry, żeby wykorzystała to praktycznie taką porą zimową. Mówię to, więc wolę oddać i kupić je inne. I zakupiłam po trochę inne te buciki. No. No i to są właśnie te buciki w Aldiku. No. I my już kiedyś mieliśmy z tych bucików i ona ma... Mieliśmy tylko inny rodzaj. One mają tu ciepełko, tu wszędzie ciepło. Tutaj ma nawet, jak będziemy w górach, tu jest guma.
Tu macie taki z takiego... Ona coś podobne jak keczuła. No tak, nie? Tak. Więc na wycieczkę lepsze te są. I jakbyśmy zamierzamy jechać w góry, więc te buty w góry też będą super do spodni ortalianowych, więc stwierdziłam, że wolę oddać te i niech wykorzysta sobie tak, wiecie, czasami człowiek pomyśli inaczej, inaczej zrobi i pójdzie trzeba od nowa. Plus jakieś tam jeszcze inne je zamówiliśmy też. Kiedy był... No przecież wy byliście. Wy byliście. Bo tak pójść stoi... Bo on głodny jest. Cały dzień. No to ubierz się i wyjdźcie. No, albo tak. No. No, także to takie zakupy. Fajnie, bo kurteczka udana, zadowolona jestem. Widzicie, niepotrzebnie jechaliśmy do tego Düsseldorfu. Ale nie, no, przymierzyła. Ale Gabi. Przynajmniej przymierzyła. Przymierzyła i jest. Już teraz to tylko, aby taka kropeczka nad, nad i, że potwierdzona. W rękawiczki wszystko na zimę mamy. Mm. Jednak kurtki na zapupkę jednak cieplejsze, bo takie krótkie ma. Ale to jest, ale jejku, wiecie co, ale tu tak słońce świeci, że to nie idzie. No, no i chyba na tym kończymy. No, kończymy tego vloga. No, odpoczywamy. No teraz inne ujęcie, zobaczymy się w piątek, bo jedziemy do Wuppertalu po południu, bo musimy poczekać na Amelkę, aż skończy szkołę. No bo też by chciała pojechać. No i możemy sobie tam trochę dłużej posiedzieć, bo soboty masz wolną. No jeszcze mówię fakt, że szybko się ciemno robi, to też, ale spokojnie. Ale pogoda jest dobra, to i po sobie spokojnie zdążymy, tak. Bo tam tylko chcemy jedynie tą... A jemu? A, nie no wiem. Dobrze. Ale jak ktoś był w Wuppertalu, to się spodziewa, co tam możemy. My jeszcze nie byliśmy, znaczy ja nie byłam z dziećmi. Ja jeździłem, znam Wuppertalu. Jeszcze tylko sobie potrzeba poczekać, może popatrzeć coś ciekawego tam jeszcze luknąć. Jakoś tam zrobimy sobie jakąś taką rundkę po Wuppertalu, no i przede wszystkim też zajdziemy sobie jeszcze do sklepu, nie? A wiesz, że z powrotem z Wuppertalu tam jest Ikea. No ale do Ikei mi niepotrzebne. Nie? Nic? No wiecie co, ja chyba te... Zobacz, znów siedzisz, do mi firanki rozrzucasz. Ale powiem wam, że chyba jedna się skuszę na chyba na Ikeę. Oddam tam te firanki z Iska. Ojej, i tak patrzyłam na firanki i jednak chyba najbardziej mi Ikea odpowiada. I wezmę chyba, wiecie co, z boku dam szary, jasny i jednak białe. Takie jasne jednak, jak są, tutaj ta ściana jest. Tak, bo jak, jest jak pamiętacie, miałam takie ciemne szare firanki po bokach, a teraz dam takie jasne. Dlatego, że jak ja patrzę, że one są same, całe białe, tutaj jedna firanka jest zdecydowanie za mało, bo mam cały balkon odkryty, nie podoba mi się. Tutaj. To szafka zasłania i w sumie tej firanki nie widać. I chyba się skuszę na dwa białe i dwa szare. Znaczy dwa szare i dwa białe firanki. No i będę musiała jednak je skrócić, nie? To też podwójne koszty to będą. No ale to wiecie... A co się robi na ileś lat? Ale jak ja kupię, to znów będę miała na ileś lata, jak te firanki też bardzo, bardzo długo mam. Więc jak zainwestuję... Ja nie wymieniam non stop firanek. A co ty kombinujesz? No, nie wymieniam non stop. Tak. To już wolę dokupić i żebym była zadowolona, bo takie wiecie, jeżdżenie, oddawanie, branie, jejku, ile to można, aż wstyd. Kochani, na tym jest kończymy, tak? Bo Gabi się rozkręci, bo ma kawunię, możesz sobie teraz gadać jeszcze 10 minut. No więc... chciałam coś powiedzieć, ale już nie powiem, bo zapomniałam, bo ty mnie popędziłeś znów. Co chciałaś powiedzieć? Już teraz nie powiem, dobra, bo nie kończymy, wiem. Będzie w następnym vlogu. Przypomni to. To. Także na razie, do zobaczenia w piątek. I widzimy się... Jutro, na pewno będzie jutro. Nie, jutro nie. Jutro nic nie nagrywamy? Jutro Waneska na urodziny idzie. A my jedynie po Doniczkę podjedziemy, bo rozmawiałam z Nikolą i Nikola mówiła, żebym zmieniła jednak... Tak kończymy jednak, właśnie vloga. Jednak, a na chwilę, tylko Nikola mówiła, żeby zmienić jednak Doniczkę, żebym nie obcinała korzenia, bo uszkodzę i mówi, mama zmień Doniczkę na większą. Więc jutro pojadę, zakupię większą Doniczkę. Zostawię go na razie, nie będę go na razie przesadzała ani myła. I postawię go sobie przy balkonie, bo nie mogę mieć go już na parapecie, bo jak będzie Doniczka większa, dlatego że jest za duże obciążenie, a ten parapet... Bo ten parapet jest jakby nieprzymocowany. Boję, że mi spadnie, chyba że mi go przymocujesz. Ja nie lubię z tobą kończyć vlogów. Chyba że mi przymocujesz ten parapet. Wiecie, bo ten parapet jest nieprzymocowany. Jakby ktoś mocno go... A ja się ktoś mocno kupę, to... No, nieraz ty go tam machniesz. Żegnamy się. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.
but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays.